trzecim dniu 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do orkiestry dołączyła grupa rowerowa Niepokonani Jaworzno, znana z wielu akcji charytatywnych i oryginalnych pomysłów. Tym razem cykliści wymyślili arcyoryginalną akcję, którą nazwano Rowerowym Sercem. Dzisiaj grupa rowerowa Niepokonani Jaworzno przejedzie trasę około 5 km. Nasza trasa będzie w kształcie serca. Gramy dla WOŚP-u, pomagamy dzieciom, wspieramy. Trasą przejeżdżamy do ulicy Insurekcji Kościuszkowskiej, do obwodnicy Północnej, potem Obrońców Poczty Gdańskiej i wracamy tutaj na płytę rynku. Cała trasa jest w kształcie serduszka. Dla Niepokonanych Jaworzno wspólne granie z WOŚP to oczywista oczywistość. Nikt z grupy nie odmówił udziału w tym miłym wydarzeniu. Gramy z WOŚP dlatego, że widzimy to, ile tego dobrego przynosi dzieciom. Mamy przykłady na dzieciak, koleżanek, kolegów, którzy życie z kolejnymi dzieciakami i ten sprzęt pomógł im w ratowaniu życia. Więc widzimy tą pomoc, która jest i gdzie te pieniądze idą. Udało się też zaprosić na to wspólne kręcenie przyjaciół z innych grup rowerowych. To jest bardzo cenna akcja, bo to wiadomo, zbierane jest na szczytne cele. Z tego co mi wiadomo, w tym roku jest na chorych dzieci na sercu. To jest bardzo ważna akcja i się cieszę, że jest to z roku na rok i będzie do końca świata i jeden dzień dłużej. Jak mawiają przekorni, robimy co możemy, a że możemy mało, robimy niewiele. Tego sobie Niepokonani Jaworzno powiedzieć nie mogą. Robią wiele i to z sensem. Siema.